Adrianna z kanału True Beauty is Internal. Witam Was na kanale DDOB i mam dzisiaj specjalnego gościa, który mam nadzieję zawita na dłużej, czyli Magdalena z kanału Madline. Dzień dobry, kłaniam się. I dzisiaj mamy dla Was specjalny film, każdy jest specjalny. Dzisiaj gramy w 5 sekund challenge. Dobra, więc ogólnie zasady są proste. Mamy tutaj cały zestaw pytań, mamy też klepsydrę i delikatnie zmieniłyśmy zasady. Losujemy pytanie raz ja, raz Ada, Adrianna i tak, która ma więcej punktów po prostu wygrywa. I mamy klepsydrę, która liczy nam 5 sekund i pytania, na które musimy odpowiedzieć. I co? Ruszamy. Tyle, Ada, Adrianna. Dobra, to ja zaczynam, tak? Ja losuję i dobra. To tu musisz to trzymać, tak? Tak. Ja się stresuję, dobra. Przylosować, okej. A to chyba ty mi musisz czytać. Wymień 3 sposoby na zdobycie pieniędzy. Czas, start. Ukraść, zostać youtuberem, pójść do pracy. Super, brawo. No, dawaj się, dobrze. Dobra, no, bo to czyli zostać youtuberem i pójść do pracy to jest zupełnie nie to samo. Nie, to jest jak ukraść. Ja mam jeden punkt, teraz czas na Magdę. Proszę, losuj. Tam. Ja ci przeczytam. Tam. Uwaga. Uwaga, uwaga. Wymień 3 gatunki filmowe. Film trudny, historyczny, thriller. Thriller. No to chyba jest. A film trudny? Jest nie taki gatunek? O. Szkoła filmowa zobowiązuje, film trudny. A, jest coś filmowa takiego. Dobra, to ja się nie będę mogła, bo widzę na kretyn. Film trudny jest, dobrze. To mamy po punkcie. Ojej. Wymień 3 znane żaglowce. Dar młodzieży? To nawet nie jest żaglowiec. Nie wiem, nie mam pojęcia. Koniec. Bo nie, że ty też nie jest żaglowcem, to nie jest statkiem. Co może to być? To właśnie, żaglowcem? Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie znam żadnego znanego żaglowca. Koniec. Przegrałam to. Czas na ciebie. By przegrałbyśmy tak bardzo. Trudne pytanie, że bo naprawdę nie trudne pytanie. Jest 1:1. Wymień 3 rzeczy, w których robią się dziury. Spodnie, buty i ubranie. I bluzka. Dobrze. Wszystko to dobrze, proste, to wszystko to za ubrania, ale wygrywasz. 1:2 przegrywam, dobra. Okej, okay, wybieram, proszę czytaj. Wymień 3 rzeczy w fioletowym kolorze. Jeszcze raz! Dobra, wybierz mi inne pytanie. Ej, to był fail. Zmieniło. Okej, okay, wymień 3 rodzaje straży. Straż pożarna, straż miejska, straż sąsiedzka. Wow, jest okej, okay, dobra. Straż sąsiedzka? Jest coś takiego, no nie, jest, dobra, jest coś takiego. To jest dla ciebie punkt. 2:2. To teraz czas na Magdę, losuję ci. Proszę. Ja już ci wylosuję, patrzę co tutaj jest. Wymień 3 rzeczy na literę F. Flaga, fujarka i felga. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, masz punkt. Masz 3, ja mam 2. Super. Dobra. Świetnie, dobra. Muszę się odkuć. Dobra, proszę. O nie! Wymień 3 postacie z Władcy Pierścieni. Frodo, Sam i Sauron? To jest jakaś postać? Bo ja nie wiem, nigdy nie oglądałam, ani nie chciałam tego nie czytać. Nie oglądałam ani jednej części. Czy dostaję punkt? To tak, jest, tak, dostałam punkt, tak, jest. Proszę, i to wszystko proszę, dzięki reklamom. Wszystko dzięki reklamom, bo proszę, sama to nic nie wiedziałam. Dobra, dalej, losuję ci. A nie, to ty powinnaś sobie. Dobra, no, proszę losuję bardzo, ci. Wymień 3 państwa leżące na wyspach. Wyspy, państwa Walia, Szkocja i Irlandia. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. Spokojnie. Super, idzie ci świetnie. Masz 4 punkty, ja mam 3. Okej, więc teraz pora na Adriannę. Losujemy jakieś bardzo trudne pytanie. Łatwe. Same trudne mam. Wymień 3 miejsca, gdzie można spędzać czas wolny. W lesie, w parku, na łące. Super pytanie. To było super łatwe. Tak. Ty masz zawsze takie łatwe pytania. Bo ja ci takie dobre bardzo, losuję. Bardzo łatwe. To było pytanie. Bardzo łatwe, tak, to przyznaję. Można było cokolwiek. Wszędzie można spędzać czas wolny. Można było powiedzieć kuchnia, łazienka, przedpokój. Wymień 3 zwierzęta, które ryczą. Lew, pingwin, pingwin i tygrys. Pingwin ryczy? Tak. Pingwin, dobra. Ale on nie ryczy, ale on takie. Nie przyznaję ci punktu! Nie przyznaję ci punktu! Jakieś dźwięki! Nie, nie ma punktu! Mamy po 4! Mamy po 4! Wymień 3 drinki. Sex on the beach, mojito i krwawomery. Ej, to jest Sex on the beach. To
Wydaje mi się, że każdy powiedział za sobą. Tak, ale mam punkt? Mam punkt? Tak, tak, masz punkt. Ile jest już? 5, 4, 5. Wygrywam. O to mi chodziło. Dobra, kolejne pytanie. Uwaga, jakie długie. Wymień 3 rzeczy, które możesz zrobić za pomocą telefonu komórkowego. Mogę zadzwonić, napisać wiadomość i napisać maila. Bardzo dobrze. W ogóle teraz co można wszystko. Wszystko można, można grać, można... Tak, to jest komputer po prostu. Tak. Aplikacja do biegu, wszystko tam jest. Wymień 3 dania z jajkami. Jajecznica, tost z jajkiem i... Jak można było popsuć takie łatwe pytania? Co jeszcze z jajkami? Schabowy. Schabowy? Rzeczywiście, bo ja wszystko pomyślałam o tym, co jest, co ma niestety jajko, a gdzie widać. Niestety tutaj nie ma. A no masz rację, że można po prostu to jajko to obtoczyć. No. Uwaga, słuchajcie, musimy zrobić dogrywkę. Teraz gramy, odpowiadamy na pytania, kto przegra, kto nie odpowie. Przegrywa całą grę, więc teraz jest mega mobilizacja, stres. Wielki stres. Tak, boję się, że w ogóle uwalę na pierwszym pytaniu. Dobra, więc teraz dobra. Dlaczego na mnie? Dobra, dobra. Zobaczymy, czy polegnie, czy się uda. Wymień 3 składniki powietrza. Tam jest wszystko. Azot, tlen i wodór. Tam jest wszystko. Tam jest wszystko w powietrzu. Są takie 0,0,0,1. Tak, mam punkt. Uwaga, mam punkt. Sprawdziłyśmy. Jest niektórych substancji 0,0,0,0,1 po przecinku, ale okej, okay, mam punkt. Teraz twoja kolej. Teraz będziemy się biły o te punkty. Coś czuję, że... Znowu ze stworzeniami! Wymień 3 mitologiczne stworzenia! Wow! Cyborg! Dalej! Coś jednookiego i nie wiem, syrenka. Ja wygrałam? To nie można tak skończyć! Więc okazało się, że wygrałam, choć to jest trochę takie niesprawiedliwe, bo to wyszło naprawdę świetnie, Magdzie szło super. Ale naprawdę, Adrena, dziękuję, gratuluję. Bardzo dobrze, wiem, ale tutaj poszło również cudownie. Definitywnie musimy zrobić. Musimy to powtórzyć. Tak. Jeżeli chcecie drugą część, to koniecznie to napiszcie. Miło przywitajcie Magdę, ona będzie tutaj naszą gwiazdą, gwiazdeczką na DDOV. Kciuki w górę, subskrybujcie kanał, powitajcie Magdę z miłością. Tak, mam nadzieję, że mnie tutaj dobrze przyjmiecie, konie. A dobrze się każe żegnać, więc tak, pa, pa, do zobaczenia. Pa, pa. Pa. Do zobaczenia.